Napatrzcie się na tą maszynę, bo to ostatni raz, gdzie wystartowała w wyścigu. Ale to jest pięknie. Mógłbym tu zamieszkać. Więc elo velo, rowerzyści i kolarzy, to co dzisiaj wam opowiem, to o ostatnim wyścigu GLPK Gravel, który odbył się w Głużnie, czyli tutaj, czyli no w Rudej teoretycznie. Ja byłem w Głużnie, czyli 5 km od startu, więc opowiem, jak ten wyścig był zorganizowany, jakie wrażenia z trasy, co się działo na trasie, bo akurat było takie tempo, że za dużo pogadać nie mogłem. I jak się sprawdził rower, na którym jechałem ostatni raz, czyli na Crossie Eskerze 7. Więc zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o start, to było łącznie 100 zawodników i był to jeden z takich, można powiedzieć, rekordowych zapisów, bo wszystkie 100 miejsc rozeszły się w jeden dzień. Na pewno dużo osób się skusiło, która już brała udział w poprzedniej edycji, takiej bardziej trochę ustawkowej. To nie było jeszcze nic wtedy tak zorganizowanego pewnie jak dzisiaj, chociaż nie wiem jak wczoraj, bo to się odbywało jeszcze wczoraj, więc wszystko na świeżo, ale myślę, że kwota startowa zrobiła swoje, bo to było nawet niecałe 100 zł, więc tutaj organizator na pewno nie zrobił tego dla zysku majątkowego, tylko po prostu, no sami sobie odpowiedzcie. W dzisiejszych czasach starty są dosyć drogie. Jeszcze powiedzmy w granicach 200 zł to powiedzmy, że jest ok, ale niektóre kosztują 400, 500, 700, to już mi się wydaje, że to jest trochę sporawo. No ale jeżeli ktoś sobie wyrobi jakiś prestiż i mimo tak wysokiej kwoty potrafią się ludzie zapisywać, no to spoko. Dobra, przejdźmy tutaj do Głużna GLPK. Jeżeli nie wie ktoś w ogóle skąd skrót GLPK, to jest Głużnińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, w którym właśnie jestem. Jest to przepiękne miejsce. O Jezus, nie mogę się nim nacieszyć. Wystarczy przejechać w las, pojechać po szutrach. No, coś fenomenalnego, jak na województwo kujawsko-pomorskie, bo ta trasa prowadziła właśnie w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, chociaż tam w dwóch miejscach lekko się wyjechało. I tu już generalnie mogę zdradzić, teoretycznie, nieoficjalnie, że na przyszły rok może będzie też dłuższa trasa i też prowadząca trochę w kierunku Mazur, bo ogólnie tutaj do Mazur nie jest daleko. Dystans tutaj 67 km, czyli nie za duży. Był mały niedosyt, jeżeli chodzi o dystans, bo większość osób jest przyzwyczajona do dłuższych dystansów typu 150, 200, 300, 400, 500, ale tutaj było zorganizowane to na 67, też w ramach takiego jakby przetarcia, ale na przyszły rok już zapowiadają, że będą ze dwa dystanse i jeden będzie ponad setka, więc spoko, fajnie, fajnie, bo takie, no powiedzmy, taki krótki dystans teoretycznie nie jest dla mnie, chociaż czułem się tego dnia bardzo dobrze. I zaraz przejdziemy do trasy. Jeszcze tylko bym chciał wspomnieć, że mimo tak niskiej ceny pakietu startowego, to był bardzo obfity pakiet startowy. Jedynej rzeczy, której tak naprawdę zabrakło, jeżeli chodzi o pakiet startowy, to tracker GPS, ale czy aż tak mocno go zabrakło? Tak naprawdę w dzisiejszych czasach musisz mieć nawigację, aby przejechać tą trasę, aby przejechać trasę gravelową, więc co za problem później to jakby zweryfikować i sprawdzić pierwszą trójkę, czy faktycznie przejechała w porządku. No, dobra, to jedno. Przejdźmy od startu. Na starcie pojawiły się takie osoby jak Radek Gołębieski i Zielony F16, z którym miałem jeszcze później styczność wieczorem na kolacji integracyjnej. I start był w też bardzo fajnym, dobrze strategicznym miejscu. Trochę ciężki dojazd samochodem, bo tam w pewnym momencie kończył się asfalt. Trzeba było dojechać kocimi łbami w dół i w górę, ale to nie było jakieś tam problematyczne. Ogólnie trasa przejazdna dla samochodu, więc spoko. Start w grupach po chyba tam 10-15 osób, więc nawet dosyć sporawo, ale... Jaka teta?
Od samego początku ogień, bo na takim dystansie no nie mogło zacząć się rekreacyjnie. Miałem cichą nadzieję, że może będzie troszeczkę wolniej. Start też dosyć szybki, bo było właśnie po tych kociłbach, co jechało się samochodem. Tam od razu na starcie wypadł mi bidon i od razu w głowie musiałem sobie postawić, jak to wszystko mniej więcej zorganizować, aby wystarczyło mi tego picia, a że miałem dosyć dużo żeli i bananów jak na tak krótki dystans, to stwierdziłem, że będę mniej pił, więcej jadł i co pół godziny spożywałem banana bądź żela i co te pół godziny też brałem i piłem. Plus taki, że nie było super ultra gorąco, więc też nie było potrzeba tak dużej ilości picia, więc miałem nadzieję, że dzięki temu wystarczy mi sił do samego końca. Jechało się dobrze, o dziwo z moimi ciężkimi 4 literami nawet na podjazdach jakoś mocno nie odstawałem. Później nawet w pewnym momencie po jakichś, nie wiem, to 15-20 minutach czułem się nawet lepiej, nawet zacząłem trochę wychodzić naprzód. No i to by było za piękne, żeby coś się nie stało. Na zjeździe spadł łańcuch. Bardzo dziękuję Shimano po raz kolejny, że miałem dodatkową rozrywkę. Mam nadzieję, że już nigdy więcej w gravelu nie będę miał Shimano. Nie wiem, co mnie podkusi, żeby z powrotem mieć. Opcja z sprzęgłem, bez sprzęgła jest dla mnie tragiczna. No i co? To był moment, chłopaki uciekli. I wiadomo, już jechali sobie po zmianach. Dużo było, było parę terenów otwartych, gdzie akurat wiatr był w twarz, a nie w plecy, więc to było na moją niekorzyść, aby ich dogonić, więc jeżeli chciałbym porywalizować, to już nie było za bardzo jak, chociaż no, nie traciłem nadziei, miałem chociaż taką myśl, żeby wyprzedzić może chociaż z jedną osobę, że któraś tam gdzieś odpadnie, że odetnie i że może chociaż jedną osobę dogonię i będę na tym czwartym miejscu, ale finalnie skończyłem na miejscu piątym, co dla mnie tak jest fajnym wynikiem, jak na tak mocną obsadę i później tak szybko analizując innych zawodników, no to myślę, że w tej czołowej trójce mógłbym się spokojnie znaleźć. Widziałem później trochę tempo spadło, już chłopaki tak od nie szarpali jak na samym początku. Jeżeli chodzi o Radka Gołębieskiego, no to wszyscy się zastanawiali, czy da radę na tak krótkim dystansie. No i bez problemu dał radę, bo on oczywiście na ten start przyjechał sobie z Torunia do Górna rowerem. Tam wystartował. Mówi, że czuł się od początku bardzo dobrze, bo miał dobrą rozgrzewkę. I jeszcze jak ja byłem w grupie, to widziałem, że już odchodzi. I to był taki jego pierwszy skok. Później chłopaki go dogonili, później znowu raz jakby zaatakował i od samego startu, i później już sam dojechał do mety. Więc można to było przejechać celowo i wygrać. Oczywiście tutaj wszystko było na korzyść Radka, bo Radek jest lekki. Nie wiem ile waży, ale podejrzewam, że pewnie poniżej 70 kg. No i jest mocny, no co tutaj ukrywać, no jest mocny, no. Każdy miał może trochę cichą nadzieję, że Radek nie jeździ interwałowo, tylko bardziej wiadomo w tlenie wytrzymałościowo i że ta trasa nie będzie dla niego, ale była, no. Nikt się tego nie spodziewał. Jeszcze kwestia segmentu na Strawie, bo na ostatnich 4 km był wyznaczony odcinek, gdzie można było tam rywalizować i stwierdziłem, że jeżeli no już nie mam szans na lepsze miejsce, to trochę się przeoszczędzę w drugiej części wyścigu i na końcu pocisnę. I faktycznie pocisnąłem, gdzie uzyskałem w 7 minut i 30 sekund około 300 W, czyli nie mało, ale też nie dużo, no bo to jednak pierwszą część wyścigu jechałem dosyć mocno, więc no już tam nie było jakiejś rezerwy, żeby pocisnąć super, super mocno, ale spoko. I był to bardzo dobry wynik, ale okazało się, że znalazł się zawodnik, który przejechał wraz z dwójką kolegów cały ten wyścig, powiedzmy, że rekreacyjnie, tylko po to, żeby właśnie na tym ostatnim segmencie się sprawdzić. I ja miałem średnią 31,6 samemu, bo no ciężkie jeździe, a on miał średnią prawie 36. No, cwanie zrobione, cwanie. Nie spodziewałem się, że ktoś to może tak rozegrać, ale spoko, szacun. Jeżeli chodzi o samą trasę,
No bardzo malownicza, przyjemna i powiem szczerze, że w komentarzu pozostawię link do aktywności, bo warto ją przejechać nawet sobie tak rekreacyjnie. Jest dużo, dużo górek, dużo przewyższeń, ale naprawdę dużo przepięknych widoków, więc jak ktoś jest zainteresowany, to mówię, link zostawiam w komentarzu, a przy okazji zapraszam na przyszły rok na start, może ktoś się skusi, może limit uczestników będzie większy i może się nie rozejdzie w jeden dzień. Zobaczymy. Bardzo się cieszę z mojej dyspozycji, bo mimo piątego miejsca to wykręciłem bardzo dużo wacików na chwilę obecną, bo to było niecałe 2,5 godziny, 270, moc jest normalizowana chyba 285, więc jest to bardzo ładny wynik. Sigma mi tam pokazała 356, tak do końca nie mogłem rozszyfrować, czy to jest rekord 20 minut, czy to jest, czy ona oszacowała moje FTP. Nie mogę tego rozkminić, ale no coś takiego mi pokazała. No właśnie, za niedługo chcę podsumować test licznika Sigmarox Evo 12.1. No właśnie, może a propos sprzętu. Więcej sprzętu niż talentu, dobra. Zacznijmy może od Sigmy. O dziwo jestem zadowolony, bo miałem trochę małe wątpliwości, jeżeli chodzi o nawigowanie, ale nie zawiodła mnie ani razu. Ładnie pokazywało właśnie, w którym momencie trzeba skręcić. Wszystkie powiadomienia były na czas, nie miałem ani momencie wątpliwości, gdzie skręcić, czy mogę gdzieś się pomylić. Bardzo fajnie czytelne, bardzo dokładne mapy i to też właśnie było na plus, jeżeli chodzi o nawigowanie, więc licznik mi się tutaj sprawdził. Jeżeli chodzi o sam rower, no to wybrałem konfigurację z szybkimi kołami Elite Wheels Drive na łożyskach ceramicznych o niskiej wadze z karbonowymi szprychami, o których też może widzieliście filmik. Ja mówiłem, że to nie są za bardzo koła gravelowe, tylko to są koła szosowe. A że dzisiaj, a że na tym wyścigu chciałem trochę zaszaleć z prędkością, więc mówię, zaryzykuję i pojadę na tych kołach z super szybkimi oponami, czyli Gravel Super Speed od Wolfpacka w rozmiarze 700x40. No i tutaj konfiguracja ogólnie tego roweru dosyć lekka, bo on bez pedałów, bez koszyków waży poniżej 8 kg. Osprzęt mój przeulubiony, czyli Shimano GRX, na którym się znowu zawiodłem, bo znowu spadł mi łańcuch. No ale no już tak, Shimano tak ma. Czy z włączonym sprzęgłem, czy z wyłączonym, tutaj to i tak dużo czasami nie zmienia. Ale ogólnie maszyna się sprawdziła, bardzo fajnie mi się jechało na podjazdach, na zjazdach. Tutaj zrobiłem też w bardzo agresywnej konfiguracji, bo jak widzieliście, zimą jeździłem z mostkiem na plusie, a tutaj nie dość, że dałem go na minus, to jeszcze podkładki wylądowały u góry. Więc pozycja agresywna, ale o dziwo tej pozycji jechało mi się dosyć przyjemnie i ci, co znają i oglądają mój kanał od dłuższego czasu, wiedzą, że mam problem z plecami. I na szczęście tutaj za dużego problemu nie było, mimo że pozycja była bardziej agresywna. Znalazłem parę kwestii, które można było poprawić i jest dobry prognostyk, że w tym roku, w tym sezonie plecy mi nie będą doskwierać. Ale nie chcę krakać. Zobaczymy. A propos krakania, to zwrona orły nie będzie. Piszcie w komentarzach, jak się Wam podobał ten wyścig i co Wy o nim sądzicie. Cieszę się, że później wieczór jeszcze mogliśmy spędzić w dworze Wapionka przy kolacji z organizatorami i z Zielonym F16 i z Radkiem Gołębieskim. Mogliśmy sobie przekazać dużo cennych informacji, dużo luzu, więc fajnie, fajnie. Podobało mi się bardzo. Też przy okazji miło spędziłem czas z rodzinką, bo wyścig na szczęście no nie był długi. Więc resztę czasu poświęciłem z rodzinką na rekreację, na chillout, na to, żeby miło spędzić czas. I mam nadzieję, że takich akcji będzie jeszcze więcej, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.